witam serdecznie. Strefa Hanasa się kłania. Pan Adam wrócił ze Szwajcarii. Panie Adam, jak było? Bardzo fajnie. Pojeździłeś pan? Trochę się pojeździłem. A gdzie pan był? Gdzie pan byłeś? Gdzie? Werbie. Nie wiem, gdzie to jest, ale przepięknie. Jakbyś chciał, to wklej kibicom, jak ładnie było, tam widoczki. Natomiast wracamy, w związku z tym też jest Radosław Chyży, będzie typer ostatniej kolejki EBL, która jest przełożona w czasie przez wirusa. Miejmy nadzieję, że ten mecz się odbędzie. King Szczecin, Legia Warszawa, King Szczecin, jeżeli tam dobrze, już nie pamiętam, bo dzisiaj dużo było rozmowy, był sędzia Zamojski, ale ten mecz musicie wytypować, kto wygra jak zawsze i kto zdobędzie pierwsze punkty, więc to jak uda wam się dobrze wytypować, dostaniecie bonus od Ewinera 20 zł, 5 najszybszych osób, które tak właśnie zrobi, to je otrzyma. Prosimy, żebyście się zgłaszali jak najszybciej, ponieważ przepadnie wam ten bonus. Było teraz kilka osób, które nie zgłasza się po tego bonusa, a ci, co do mnie napisali, niestety muszą czekać, bo jeszcze daję szansę tym osobom właśnie, które siedzą cichutko. No to wszystko nie odbyłoby się bez zakładów bukmacherskich Ewiner. Dzięki jak zawsze, że jesteście z nami. Ten typer dzisiaj jest dla was z panem Adamem. Też tutaj dyskutujemy i prawdopodobnie pójdziemy w live, co będzie też ciekawe, myślę, interesujące, na playoffy. Myślę, że internet tutaj będzie działał, wtedy będą pytania z czata, będziecie mogli z nami aktywnie uczestniczyć w tym. Lok 7, Kapela The Bullseye, płytka, a tutaj płytka, tutaj w górnym prawym rogu teraz poleci ich teledysk. I taką muzyczkę możecie sobie sprawdzać u nich, co słychać. Muza na basket, cały czas dodajemy kawałki na playlistę. Zaraz będzie ciepło, już jest wiosna astronomiczna chyba, tak? Dobrze mówię, natomiast po pogodzie jeszcze tego nie widać. Także ruszymy na basket, będziemy słuchać muzy. Fix catering dietetyczny, taki koktajl, maślanka śliwkowa z chia, kakao i bananem. Możecie zamawiać, wszystkie kody będą podane. Kto nie chce przytyć, a kto chce schudnąć, to polecamy. Taka piłeczka z Spaldinga, sportspro.pl. Możecie sobie kupować koszulka Strefa Hanasa, czy ja Jordan, typ Izda Prejzik, Diablo Chairs, krzesełka wspaniałe. O Spaldingu mówiłem, kosze, piłki, kolana. Byłeś sportsmedic? A kto nie był, to niech pójdzie do sportsmedic, centrum medyczne, można sobie zrobić badania. I cóż, i to chyba wszystko, tak, panie Adamie? Czy ten? Aha, no zawsze tutaj pan Adam wkleja, ale Stadion Wrocław jest naszym domem teraz i zawsze stąd nadajemy. Poczekamy, aż zrobi się ciepło, pokażemy jakieś może miejsca na zewnątrz, może na dach wyjdziemy. O, tam jeszcze nie byliśmy. No, ja też nie byłem. Na dachu, a tam pewnie fajne by ujęcia były. Teraz odcinek, teraz będzie typer właśnie z Radosławem Chyżym, a potem Radosław Chyży dosiądzie się do sędziego Jakuba Zamojskiego i to będzie bardzo ciekawa dyskusja. Wychodzi na to, że z Radkiem na niczym się nie znamy, jeśli chodzi o sędziowanie. Radziu aktywnie uczestniczył i myślę, że to bardzo taka ciekawa będzie interakcja. Także zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Witamy w typerze. Dla zakładów bukmacherskich Ewiner. Jest ze mną Radosław Chyży. No kibice, Radku, na ciebie czekali bardzo mocno. Powiedzieli, że tydzień bez wywodów Radosława to tydzień stracony. Tylko przegrałem ostatnio. Powiem ci szczerze, że... No jest bigos. Powiem ci szczerze, ale dobrze pachnie. Koleżanka nawet powiedziała, że poniosło mnie z jednym tym spotkaniem, jeżeli chodzi o Toruń. Moja wiara w statystyki, w matematykę. I dobry. Przesadziłem troszkę. Ty miałeś większego nosa, powinieneś chyba... Chyba odpuściłeś, chciałeś nosa mam dużego, to wiesz, dlatego... Nie, może chciałem, żebyś coś takiego wegetariańskiego, że dobrze ci to zrobi taki ten... Ale Bigosik dobrze, wiesz, przeczyszcza, także... Nie, bardzo zdrowy, dobrze. Zdrowy, za trzy syczy cały czas. Cały czas, tak, syczy i to jest najważniejsze, powodzenia tam w barażach, ten, w playoffach, przepraszam. Zobaczymy, co tam ugramy, takie rzeczy, fix catering dietetyczny.
Mamy mecz ostatniej kolejki, trochę dziwnie, no bo przełożony Legia Warszawa, King Szczecin, 28 marca, o ile się odbędzie, bo tak, słyszymy, że dużo, dużo wirusa jest. Dlatego ja się tak zastanawiałem, stwierdziłem, że wszystkie moje szpargałki pójdą na bok, dlatego, bo one są nieważne. Po pierwsze, przepraszam, jak kogoś obrażę tym, co teraz powiem, albo to są moje tylko jakby wywody. Pierwsze dla mnie to jest skandal, nie wiem jak dla ciebie, wiadomo, że koronawirus i tak dalej, ale przełożenie jednego meczu jest, ani się nie trzyma logiki, rozumiesz, nie trzyma się, albo przekładam całą kolejkę i wtedy daję równe szanse, bo daję ci przykład, rozmawialiśmy przed, z kim, jakbyś był Kingiem, z kim byś chciał grać w playoffach? No i właśnie zanim to dojdziemy do twojej teorii, ja tylko kibicom powiem, że ten mecz ułoży pary play. Jedno jest pewne, Zastal zagra ze Spójnią. Jeżeli wygrałaby Legia Warszawa, to Legia Warszawa gra z drugiego miejsca ze Szczecinem, Ostrów z trzeciego miejsca gra z Lublinem, Wrocław gra z Sopotem wtedy w ćwierćfinale, to jest przy zwycięstwie Legii, a jeżeli wygra King Szczecin, to Zielona Góra, tak jak wspomniałem, Spójnia, Stargard, to jest pewne, Śląsk wtedy gra z Lublinem, Ostrów z trzeciego miejsca gra ze Szczecinem, i Legia Warszawa gra z Treflem Sopot. No i pytanie. Ten mecz właśnie ułoży te pary. Te pary. I pytanie dla ciebie. Jak jesteś trenerem Kinga albo zawodnikiem Kinga, z kim chcesz grać? Bo wszyscy mówią, no nie ma układania, jakaś historia opowiem za chwilę. Umówmy się, że z Ostrowem raczej nie chciałbym grać w ćwierćfinale, czyli w teorii lepiej jakby Szczecin przegrał. Dobrze, czyli dobrze, jesteś tutaj, mówisz tak trenerem, okej, jak to zrobić, żeby przegrać? Dobra, a jak jesteś Legią? No to jak jestem Legią, to nie chciałbym grać ze Szczecina. No wiadomo, jest tam Maciek Lampę, dużo talentu, trener tam. Czyli też nie chcesz wygrać. No kurde. I teraz zobacz, śmieszna sytuacja, bo uczestniczyłem w takim meczu. W jednym takim meczu uczestniczyłem sezon 2008-2009 Kwidzynie, kiedy nam zależało, ja byłem właśnie zawodnikiem Kwidzyna, żebyśmy przegrali mecz z Sportiną Wrocław. I teraz jest pytanie, na początku mi się to nie podobało. Jak byłem młody, to mi się to nie podobało, bo uważałem, że w każdym meczu trzeba wygrać. Tylko teraz jest pytanie, po latach stwierdziłem tak i ta sytuacja jest taka. Jak jesteś trenerem, za co jesteś rozliczany? Za wynik na koniec sezonu. Na koniec sezonu. Nie ważne, że przykładowo moi zawodnicy fajnie grali naprawdę w pierwszej lidze, nie awansowaliśmy do ekstraklasy, biorę to na siebie, uważam, że to jest moja wina. I teraz jest pytanie. Trener jest rozliczany za końcowy wynik. I teraz, czy będziemy na przykład smutni, jakby na przykład King wystawił juniorów i powiedział, wiesz co, nie interesuje nas wynik, nie? Śmiesznie będzie, jakby Legia to samo pomyślała i też wystawiła juniorów. I tak się może zdać, bo jeżeli jest tyle wirusów, to dadzą tym odpocząć, może zrobią im testy na szybko, kto dobrze, może grać. Ja pamiętam, jak na trenera Urlepa i na nas wszyscy mówili, co my robimy. A my chcieliśmy trafić na z siódmego, znaczy my chcieliśmy trafić na Kotwicę w pierwszej rundzie playoffu, bo tam były pre-playoffy. My graliśmy z Słupskiem i chcieliśmy trafić na Kotwicę. Kotwica wtedy nie miała wszystkich zawodników i tak dalej. I co się okazało? Z tej pary, bo my przegraliśmy ze Słupskiem, Słupsk awansował do półfinału. Widzieliśmy tą ścieżkę łatwiejszą. I teraz na przykład kluby widzą, tak jak mówisz, że ja bym też nie chciał grać z Ostrowem, bo Ostrów na dzień dzisiejszy moim zdaniem gra drugą koszykóweczkę w polskiej lidze po Zastalu. I teraz tak, King musi przegrać, żeby nie zagrać z nimi. I teraz najśmieszniejsze, bo zawsze wspomnieliśmy o biednym Śląsku, nie? Teraz ten Widim tam czeka, bo wiesz, co mi się ostatnio podobało? Redaktor Romański powiedział, no i co to będzie z tym Śląskiem, nie? Jak tyle przygotowań, całe 2 miesiące poświęcili, żeby zagrać 3 spotkania, nie? No bo wszystko im się nie ułożyło tak, jak trzeba. Po przegranym w meczu z Dąbrową, oni nie mają tego drugiego ani trzeciego miejsca, tylko wpadają jakby wygrała Legia, no to wpadają na to, co przewidywaliśmy. Na Stefańskiego, na Marcina. Marcin mówi tak, czekam i mówi tak, Marcin moim zdaniem jest najlepszej, bo on tak, jak zwycięży Legia, to on trafia na Śląsk i mówi tak, mam z trenerem Widimem 4-0, wiem jak się z nimi gra, statystyki są za mną, czyli jak Radosław będzie omawiał mecz z Kamilem, to będziemy powiedzieć tak, wszystkie pieniądze, co macie, domy, stawiajcie na tref. Druga sytuacja, jak jednak stwierdzi King, że jest zdrowy i zagra, wygra z Legią, moim zdaniem,
to jest najlepsze rozwiązanie też dla nich. Legia im pasuje. Nie znam ich mocnego bilansu, ale jeżeli chodzi o matchup, bardzo dobrze ostatnio Trew gra. Czyli na przykład trener Stefański naprawdę jest zadowolony, tylko żeby nie było koronawirusa. I jeszcze jedną rzecz. Dlaczego tak trochę pojechałem po lidze? Mam nadzieję, że kiedyś pracę będę miał w tej lidze. Ale o co chodzi? Bo podobno ktoś mi mówił, że King zaproponował walkover. Bo ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby nie walkover, tylko tak jak jest w NBA na przykład. Nie odbywa się mecz. Tak jest. 0-0 przykładowo jest tak. I wtedy po bilansie, czyli ten mecz się nie odbył i wtedy jakby bilans miał 19-9 chyba, dobrze mówię? Nie, powiem. 29 by miała Legia, zajęłaby z tym bilansem drugie miejsce. I moim zdaniem to było najlepsze rozwiązanie. Najlepsze rozwiązanie. Tak, no wyobraź sobie, że oni się wytoczą z tej kwarantanny i zaraz muszą grać mecz. I 3 dni później są playoffy. To ale burzy ci, ty jesteś trenerem na przykład Kamińskim. Wszystko ustaliłeś. No tak jak trenerzy Śląska mówili, my mamy mikrocykle, przygotowujemy zespół pod playoffy i tak dalej. I trener na przykład Kamiński ma to samo. Walczy z tymi rzucającymi tak, żeby rzucali sobie po treningu. I on optymalną formę na pierwszą rundę, tak? A tu nagle mówią, zagraj jeszcze mecz. I moim zdaniem Liga nie dała rady sobie z tym, potrzeba było mocno szybkiej decyzji. Dla mnie najlepsze było to odpuścić po prostu ten mecz, bo teraz mówimy o ilu ma koronawirusa i tak dalej. Następne jest pytanie, co z kolegą rozmawialiśmy, a co jak koronawirus będzie na przykład w playoffach? Co będzie na przykład, jak znajdziemy jeden przypadek w trakcie ćwierćfinału? Po półfinały podobno... W bańce. Ale to dla mnie... Bardzo dobry pomysł. Pamiętam, jak mówiłem to 7 miesięcy temu. 7 miesięcy temu mówiłem o bańce, że uważam, że Polska Liga, jak nie ma kibiców, powinna być bańka. Tygodniowa bańka, gramy na przykład 2 mecze i tak dalej i tak poruszamy dwa się. 2 tygodnie z finałem, wszystko zrobić pod biurę. Rano, wieczorem grają. No przesady. Ale uważałem, że bańka jest najlepszą, żeby ograniczyć. Bo dla mnie playoffy rozegrać w normalny sposób, to jak? Zawodnikowi uwierzę, że tak, nie ma dzieci, nie będzie się poruszał, żona na przykład do pracy i tak dalej. To prawda. Zamkniemy ich. Tak. Ale półfinały to byłoby super, pooglądać sobie wszystkie drużynki w jednym miejscu. Super, bo zobaczymy, czy te puchary, co były we Wrocławku, zagrały super. Dla mnie na przykład banieczkę ze spokojem można zrobić, są badania i wszystko. I nie wiem, czy Liga jest przygotowana na ćwierćfinały, że coś się wydarzy, co, walkover? Nie, walkovera nie zrobisz. To będzie problem, bo to przedłuży wszystko o 2 tygodnie. Bo salomonowym rozwiązaniem było na przykład przedłużenie, ale z kolei zespoły, które jakby przygotowują się, musiałyby na ten czas. Dlatego trzeci obóz robił w tym sezonie, albo czwarty. A mają swoje kłopoty. Bo jakby mieli tyle, wiesz, no przerwy, to co robić? Dokładnie. Dlatego ja uważam, że trzeba było po prostu zapomnieć o tym spotkaniu normalnie i wtedy mi się wydaje, że Lublin by był 7. Dobrze myślę? Że jakby po procentach. Bo nie rozumiem, w Polsce wszędzie robią procenty. Na dzień dzisiejszy, tak? Tak. Ale procenty. Procenty. Na dzień dzisiejszy by było... Procenty to nie wiem. Na dzień dzisiejszy to Pszczółka jest 6. I wtedy byśmy mieli pary. Jak ten mecz się odbędzie, to mówię, dla mnie najważniejsze by było, kto bardzo chciałby wygrać. Ale tak jak mówię, wiem, że ten Kamiński nie lubi kombinować. Zawsze dają przykład tego biednego Kwidzyna. My chcieliśmy kombinować i wszyscy z nas się śmiali, że kombinowaliśmy. Pamiętam plakaty nawet w Słupsku było, że kombinujemy. A koniec końców przegraliśmy. Tylko nadal uważam, że jakbyśmy wygrali mecz ze Słupskiem, a mieliśmy w Kwidzynie naprawdę dobry skład, to gwarantuję ci to, żebyśmy, bo dobrze trenowaliśmy, wiesz, z trenerem Urlepem, przygotowywaliśmy się na długie playoffy. 4 obozy. Naprawdę, na długie playoffy. Jakbyśmy wygrali z tym Słupskiem, droga do finału, bo my myśleliśmy o finale. Trener Urlep nie rozmawiał z nami o, nie wiem, przejściu pierwszej rundy. Mówię, że tam nawet dobry budżet był. Był bardzo dobry budżet. Kibice byli wspaniali, niektórzy zrozumieli naszą taktykę i tak jak ci mówię, wiesz jaka była droga? Droga była tak. Słupsk pierwszy mecz zagrał z Kotwicą, wygrał. Drugie ciężko mu było z Turowem, dobrze myślę? Z Turowem i przegrał o 3. miejsce z Anwilem. Dlatego, ale to były mecze takie na styku. To nie było tak jak teraz Liga, że mamy obcokrajowców w 3. lidze albo na przykład obcokrajowców, którzy tam gdzieś tam pograli. Wtedy, to było 2008-2009, te pieniądze były naprawdę dobre w polskiej lidze
I te gwiazdy, jak przy, ja nie mówię, że w Słupsku, nie w Słupsku, tylko w Turowie grał Ednej. U nas grał też na przykład dobrzy zawodnicy, dobrze płatni. To było ich wiele. Wielu było zawodników. I naprawdę mieliśmy drogę otwartą do finału. Tak widzieliśmy, ale nie przebrnęliśmy Słupska. Radziu, ale gdyby ten mecz się odbył, twoja teoria podtrzymuje się? Jeżeli trójka nie siądzie Legii, no to męczą się. Co, przykład tej biednej ze Śląskiem. No naprawdę trójka im nie siadła, no to wynik był kompromitujący w pierwszej połowie. To był... Wynik był obrony. Mecz typu żałość dla oglądacza, tak? Mhm. Jak trójka siedzi, jeżeli chodzi o pomiędzy, chyba 40, ty mi mówiłeś, że chyba 40 rzutów oddała Legia, wpadło im chyba raptem 8 albo 7, słaby procent. Jak wpadnie na przykład Legii, to moim zdaniem Legia jest bardzo mocna i bardzo ciężko się gra. Tylko ostatnio jest za często, tym zawodnikom nie wpada. I dlatego mówimy, im bliżej playoffów wchodzą nerwy. Wiesz o tym dobrze, że rzut trzypunktowy jest fajną rzeczą, tylko jak coś ci przeszkadza w głowie, jest odrobinę presji, to masz kłopoty. Ja uważam, że Legia jak trafia na 40%, ma bardzo dobrych zawodników, czyli na przykład Karola Lichodiej czy Morris trafiają za trzy, mhm, i dołoży się do tego biedny Kulka, to uważam, że to jest zespół, który może awansować do półfinałów, ale jak ta trójka nie wpadnie, to Tref, czy kto tam był, inny Tref, zapomniałem sobie, Tref czy King, patrzymy, moim zdaniem Legie mogą łatwo opędzlować. Jeżeli chodzi o Kinga, to tak, wiesz, koronawirus robi spustoszenie i teraz nie wiadomo, nie mamy informacji, ilu zawodników jest. Jak na przykład jest to dużo zawodników, to uważam, że King nie da rady fizycznie. Pamiętajmy o to, że King gra obronę, biega, nie jest utalentowany rzutowo. I teraz jak fizyka na przykład pójdzie na dół, czyli zmasakruje cię troszkę choroba, to będzie problem i też bym chciał trafić na King. Dlatego informacje ze środka, ilu zawodników i kto, jest bardzo ważne, przeciwko komu będziesz grał. Tak jak powiedzieliśmy, oprócz tej pierwszej pary, dla mnie, jakbym miał powiedzieć, kto wygra z kim, bez kibiców, to ja ci powiem szczerze, nie postawiłbym ani złotego, bo te pary są tak wyrównane, że daję przykład. Bardzo fajnie ktoś powiedział, chyba Tomek Jankowski ostatnio w meczu Śląska, że jak nie czekamy na Bena, nie? Po Śląsku Wrocław za dużo też pokazał, że z Benem grają fajną koszykóweczkę, czy pod koszem, czy na obwodzie, rozdzieli piłeczki, a później musimy dawać częściej Dziewę, który zdobywa punkty, ale nie jest takim zawodnikiem, że można mu ufać, że w każdym meczu zrobi swoją najlepszą rzecz. I potem masz Tomczaka, Wójcika i Gabińskiego. I tak patrzysz, że nie obrażając tych zawodników, to przeciwnicy mają troszkę lepszych zawodników na tych pozycjach. Dlatego ten Ben jest bardzo, bardzo ważny. Jak on będzie grał. I teraz zobaczymy. Każdy zespół w playoffach jest tak, że jeden zawodnik ci wyleci, ten podstawowy, i wtedy przewaga jest właśnie na tym zawodniku, co są wszyscy. Panie Adamie, czy mogę powiedzieć, że zrobimy pierwszą taką premierę, mam nadzieję, na playoffy, live'a pierwszego na playoffy? Zdecydujemy się. Pan Adam zasugerował. Myślę, że to będzie ciekawe, bo tak spróbujemy live'a zrobić, pytania z czatu, wiesz, to już będzie interakcja z kibicami, będzie bardzo ciekawie. Ciekawe jeszcze, tylko nadal pamiętajmy, że my jesteśmy wredni, wy nie musicie być wredni, bo my mamy swoich ulubieńców i czasami mamy opinie, z którymi się możecie nie zgadzać. Też taka ciekawostka dla Kinga Szczecin. 8 meczów ostatnich zagrali u siebie, tak? Tak. W tym, mieli problemy z halą? Jak to mówi Wojtek Michał, serial meczów, tak, domowych. Dwie porażki tam była, bo z Ostrowem i przegrali. Nie, z Ostrowem wygrali, ale przegrali. Zaraz sprawdzę, żeby nie było, ale dwie były porażki. Pamiętasz od początku koronawirusa, co mówimy? Znaczy ja, co ja mówię, że dla mnie jest nieważne, gdzie gram, czy u siebie, czy na wyjeździe. Inne piłki, te same piłki. Nie, no ma znaczenie. Jakie znaczenie? No? Albo dzień, gdzie jest, wiesz, ściana bliżej, tam dalej. Myślę, że optycznie dla strzelca to ma znaczenie, moim zdaniem. Okej, masz rację, widzisz, ktoś mi powiedział, nie ty, ktoś mi powiedział właśnie, bo ja nie jestem strzelcem, nie byłem strzelcem, dla mnie nie ma znaczenia.
Ja jeszcze lepiej się czuję na wyjeździe, wiesz dlaczego? Hotelik, żona nie zawraca dupy, rozumiesz? mogę sobie spokojnie się położyć, rozumiesz? Przegrali z Lublinem i z Sopotem rzędem. Ten argument ci nie przekonał? Że co, że żona? Nie, u siebie musisz przyjechać, zrobić zakupy, rozumiesz? No tak, jajeczniczka. A tam ci wszystko... Drzemeczka, potem ja już nie pamiętam, kiedy mitik, kawka w Zielonej Górze, to jest snack, serniczki. Ale snack, mi się to najbardziej podobało. Kanapki, jakie były w Zielonej Górze. Ale ja pamiętam, wyjazd, idziemy w snack. Ja tak patrzę, pan tak, kurczaczek gotowany, warzywka, wszystko. Ja mówię, w niektórych klubach dobrze było. A w pucharkach najlepiej. Ojej, a to się te wtedy hotele starały, nie pomyśleli, że przyjechała Barcelona. Grecja, Hiszpania. I oni mówili tak, no to trzeba standardowo. Soczek wyciskany był oczywiście. Nie, no to było... A w Rosji to pamiętam zawsze tak, koszyczek owoców. Każdy czekoladkę dostawał. Gorąca czekolada, kawa. No, ale to mogę ci powiedzieć, zdradzić tajemnicę, że miałem takiego trenera, nazywał się Łukasz Piwkowski i my mieliśmy to w szatni. Banany, słodycze. To dalej jest przecież. Bo nadal jest Łukasz. Tylko ja nie wiem teraz w szatni, co tam jest, bo ja wiem, co było... Jakie standardy są teraz? Nie wiem, jakie tam. Jak Łukasz wprowadza te same standardy, to jest bardzo jest, dobrze. To super, to bardzo. Mi sam to siebie pewnie. Czy budżet jest tego przewidziany? Czy sam? Wiem. Własnej kiepy. Nie, mi się zawsze to podobało. Teraz będę zdradzał, przepraszam Łukaszu, że z własnych pieniędzy. Nawet no to, trener... To szacun tym nie, bank, naprawdę. Bo trener to jadł, bo czasami brakowało cukru, nie? Ja miałem swoje tam ulubione, wiesz? Bo ja nie kupuję takich drogich rzeczy, jak kupuje Łukasz, nie? No. I na przykład melon był, nie? Mówię, melon. Zawsze nie zjadłem, spróbowałem pierwszy raz u niego melona. Mówi, bardzo dobry. Też inne słodycze. Artur Chnida krówki za to miał zawsze. Tak? Tak, zawsze miał krówki. Masz tu młody tam. A Łukasz z własnych pieniędzy, ja tak policzyłem Łukasz, czy ktoś ci to zwróci. A Łukasz ma takie serce dla klubu, z którym pracuje. Kurde, jakieś jeszcze to sobie dlatego ten live będzie dobry. Teraz by nam kibice zadali pytanie, a gdzie było, a co tam było. Słuchajcie, obstawiajcie ten mecz, o ile się odbędzie. Wygracie 20 zł, jeżeli dobrze obstawicie, kto wygra i która drużyna, jako ciekawostkę będzie trudniej, zdobędzie pierwsze punkty w meczu. O, ja cię i my kręcę. Się tak zabawimy. To jak ten mecz się odbędzie... To... Ale to jest piękne, powiem ci, rzucenie monetą jest chyba prostsze. To kto wygra mecz? Kto najpierw pierwsze punkty trafi? Kto wygra Spornego? Czekaj. Spornego, moim zdaniem Kulka. Jak tam będzie Melvin? Nie, ten lampę nie, no kolega nawet nie pójdzie skoczyć. A Wyka skoczy? Skoczy. Legia wygra. Ale nie trafi pierwszego. Rzutu pójdzie kontr. Nie. Ja ci powiem szczerze, strasznie mi się podoba, jak ten bym mógł się od trenera Kamińskiego nauczyć, jak buduje zespół. Kibicuję trenerowi Kamińskiemu, bo fajnie ten zespół się ogląda. Bo ja lubię te trójki, tylko kibicuję, żeby na treningu i na meczu wpadało. Radziu, to ja będę pierwszy. King zdobędzie pierwszy punkt, ale Legia wygra. Nie masz wyboru. Ja uważam tak, mecz się nie odbędzie. Mecz się nie odbędzie, uważam. A jak się odbędzie, to pierwsze punkty. Ja nie kręcę. To jest hazard. Hazard to zło. Nie, to jest zabawa, nie hazard. Zabawa, okej, okay, dobra. Ty na koło postawiłeś? No, że King zdobędzie pierwsze punkty, ale Legia wygra. To ja odwrotnie. Żeby była zabawa. Pięć najszybszych osób, które dobrze tak wytypują, kto zdobędzie pierwsze punkty i kto wygra, my otrzyma bonus od zakładów bukmacherskich Hewiner. A pan Adam co myśli? Bo ja uważam, że powinniśmy... Bo opowiem ci historię. Kiedyś lubiłem sobie na przykład poobstawiać, nie? I było tak, że ja obstawiałem po analizie, głębokiej analizie, nie? I zapytałem żonę Euroligę i ona tak się pyta... Ja mówię tak... A ty jej tak mówiłeś, tak? Nie. Powiedziałem, Barcelona, ona... Fenerbahce na przykład, to Real, Baskonia. A ja tak mówię, jak ty możesz to wstawić? I trzecie było rzucenie monetą, nie? I okazało się tak, ja jedno zgadłem, Euroligi, moneta dwie, a moja żona trzy. Ja mówię, trzeba żonę pytać, tylko nie możesz jej ten. Bez tak, żeby na czuja poszła. Na czuja. Kobiety mają to, że mają czuja. My na przykład, wiesz, analizujemy wszystko i tak Bigos przegrałem. Ale to akurat chciałem wygrać. To jedyne chciałem wygrać. Nie interesowało mnie wcześniej, ale Bigos... A o co teraz się założymy? Panie Adamie. No, wymyślcie coś. Żeberka w kapuście. Zrobię żeberka. Nie, zrobi nasz partner. No. Nie, ale... Żebereczka, tak?
Żeby, wiem, że partner zrobi, ale ja się boję, że ja robię najlepsze żeberka w kapuście. No one się robią tak na bigos, to przyprawy są. Hali targowej kupuję jednej pani po prostu te żebereczka. Ona mówi, że najlepsze, niech pan weźmie. Ja mówię, kilogram, a niech pan weźmie dwa, bo potem będzie brakowało. Tak? Wszyscy w hali tęcza robią. Nie, hali targowej. Wiesz co było najgorsze? Pani mnie namówiła, bo tak włożyła mi na początku 2,5, ja mówię, że nie zjem 2,5, nie? Odjęła, zostało kilo 700, no teraz pan musi wziąć, nie? Wziąłem tak i to zjadłem przez tydzień. Kilo 700 żeberek. Plus zaduszone w sosie tam. Plus nie, w kapuście. Plus 1,5 kilograma kapusty. To było tak dobre, bo ja nie odlewam tego soku z kapusty. One są takie słone, wiesz, nie każdy to lubi. I potem jeszcze na bombie ten soczek, kurde, pociągnąć. Nie poznałem alkoholu, smaku alkoholu od 7 miesięcy, dlatego że stwierdziliśmy, że Siechnice muszą awansować do drugiej ligi i to jest moje poświęcenie dla Siechnic. Dobra, no to słuchajcie, gramy o te, bawimy się w to, żeberka. Jak ja przegram, to dla pana Adama i dla pana Kamila Żebereczka. Zrobię je. Poświęcę się, pojadę tam, pogadam, najlepsze wybiorę. No dobra, dobra. Bo wiecie co? Twoja żona ma rację. Najważniejsze jest dobry dobór komponentów. Rozumiesz? To jest tak samo jak z budowaniem drużyny. Z budowaniem drużyny. Jak za przeproszeniem graczy sprowadzisz, to gówno z tego będzie. Ale jak jest dobry, wiesz, kucharz, to wszystko wyprowadzi. Nie, właśnie. Widzisz, uratuje. Nie. Wiesz, jak uratuje? Do pieprzy i tak będzie z tego kicha na końcu. Zapraszamy na odcinek z sędzią Dawno mnie nie było, dlatego trochę się rozwinęło. Brawo. Przepraszam. Czekali na ciebie, myślę, że się doczekali. Nie, przepraszam. Zapraszamy na odcinek z powodzenia i z dystansem do życia. Strefa Hanasa się kłania. Założyłem ci okulary, bo bardzo mądry człowiek. W studiu Jakub Zamojski, sędzia euroligowy. Polska, już gadaliśmy. Który to odcinek? Piąty chyba będzie. Chyba tak. Chyba piąty. Witam cię. Serdecznie. Radosław Chyży tutaj chciał posłuchać, ale będzie miał sporo pytań. Tutaj mam dla was fix catering dietetyczny. Nie mogłem sobie... Koktajl maślanka śliwkowa z chia, kakao i bananem, no coś pysznego. Super, dziękuję Możecie bardzo. Za ten. Nie mogłem sobie nie odmówić właśnie sytuacji, że z sędzią mogę międzynarodowym porozmawiać. A to w ogóle to fajny pomysł na przyszłość, bo jeszcze dyskusja się zwiększy, dużo pytań. Radek, myślę, nie wytrzymasz i za coś zadasz. Nie, bo ja na przykład zawsze sędziom pomagam i oni mi dają techniczne za to. Ja mówię, że zawsze... Ile dałeś dachów Radkowi? Nie pamiętam ile, ale był taki okres, że w każdym meczu. To chyba w czasach Tarnowa, nie? Naprawdę miałeś w każdym meczu dach? Ja byłem straszny, jeżeli chodzi o to. Ja zawsze chciałem pomagać. Ja mam takie duże serce, chciałem pomagać sędziom i zawsze jak widziałem, że mogę pomóc, to mówiłem to. Zawsze... Ale ja pamiętam jedną sytuację. Był taki mecz chyba młodzieżowej reprezentacji w hali ludowej. Było coś takiego? Tak, było. Nie wiem, czy, dobrze, czy Teder to pamięta, ale ja pamiętam bardzo dobrze, bo to było właśnie w tym okresie, kiedy był co mecz, to techniczny. Ja sędziowałem ten mecz reprezentacji młodzieżowej. Tak, graliśmy przed reprezentacją seniorską. Tak, dokładnie. I pełna hala i w ogóle, no i wtedy nastąpił akt korupcji, ponieważ podszedłem do pana Radka wtedy i założyłem się z nim, że nie dostanie technicznego. Tak. No i wygrał. Nie było technicznego. Dostał dużą Coca-Colę. Tak. Ale nie, bo jeżeli chodzi o zakłady, to wiesz, że ja na przykład to bardzo lubię wygrać. Ale pamiętam ten zakład bardzo dobry. Ja powiedziałem, że nie. Czyli potrafię się, bo dla mnie to jest kontrola. Potrafię się kontrolować, ale nie lubię się kontrolować. A to, Radziu, ciekawe, bo teraz fajnie tak ewoluowałeś, wiesz, w ogóle, że teraz dbasz o to, żeby zawodnicy nie gadali z sędziami. Nie, to strasznie. To wszyscy wiedzą, że jak moje... Czyli zmieniło się. Tak, zmieniło się, dlatego że ja kiedyś pana Calika nie lubiłem. Tutaj też... Pana Kubę też. Też pana Kubę też nie lubiłem. I potem zobaczyłem, że najlepiej po prostu posędziować. Jak posędziowałem kilka spotkań w szkole, czy na przykład w grupach młodzieżowych, zobaczyłem, ja cię kręcę, naprawdę to jest ciężka praca. Wiadomo, ten, co nie potrafi się, niech nie pcha, ale doceniłem pracę sędziego, naprawdę to jest ciężka praca. Naprawdę ciężka praca. I pamiętam, jak jeden sędzia fajnie mi powiedział, jak byłem chyba pierwszy albo drugi sezon trenera, on mówi, niech pan się skupi, niech pan popatrzy na wynik, pan się skupi lepiej na tym, jak pan prowadzi mecz. Tak przyszedł do mnie, nie wiem, który to pierwszoligowy sędzia mi powiedział, ale tak
powiedział mi bardzo dobrze. I teraz to samo mówię. Panie, mówię, skupcie się, patrzcie na wynik. No co wam tam sędzia przeszkadza? Jedna, lepiej trafiajcie. Trzeba trafić, dokładnie. I tak dalej. I to, no, ale fajnie mi powiedział. Dziękuję za tą radę. Kuba, przygotowaliśmy dzisiaj do kilka rzeczy. Pierwszą będzie sytuacja, z którą, w której mecz komentowałem Canal Plus. Aż poprosiłem na wizji o twoje wsparcie, bo nie zrozumiałem tej decyzji. Panie Adamie, co tam panu się... A nie, to Kuba. Potem będzie kolejny przepis, będzie też zagadka, ale zacznijmy od tej sytuacji z meczu NBA. A tak cię męczyła? Męczyła mnie, bo nie rozumiałem tego. No ale Kamil jest taki. Kamil się uczy, młody chłopak. Damy głos? Nie ma głosu. Coś? Tu trzeba. Dobrze, a taki jest potrzebny głos? Tak, bo ja tam mówię, że jak dzik w sosnę wpadł na przykład. A dzik w sosnę. A, to piękne. Bo mi się podoba te twoje określenia, dzik w sosnę. Łezgo świetnie z Lopeza i w obronie. Ale błyskawicznie tutaj przyspieszenie Lopeza. Aż zdziwiony, jak huk. Ale tutaj Aaron Nesmith, co będzie zrobił? Dzik w sosnę. Ja się zgadzam. No i co? Tak teraz patrzysz, zanim sędzia Jakub dla mnie ofens. Dla mnie też. Challenge był, tak, wzięty? Tak, z tego co pamiętam, tutaj był wzięty challenge. I wcześniej była podobna sytuacja, a jednak inna decyzja, ale to ciekawe. Ja się nie lubię tych challenge'ów, bo one naprawdę w 100% tak jak w piłkę nożną pokazują, każdy ma najmniejszy błąd. Już wiem, co pan sędzia powie, że podniósł te stópki. Był w powietrzu. Najsłyszy, mi się wydaje. Ale dobra. No, tam coś jeszcze mówimy ciekawego? Tak, jeszcze teraz będzie. Widzisz, podniósł nogi. Dla mnie, że podniósł nogi i można się tłumaczyć. A to tak jest? No dobra, to poczekamy, aż wytłumaczy. A ja nie wiedziałem, czyli trzeba trenować, że pięty na ziemi muszą być, jak na ofensa bierzesz. A to mi nikt nie powiedział. Ja się boję, że tak, ale tak podejrzewam, ale nie znam się na przepisach, bo się uczę przepisów. Ja też się uczę. Dobra, to proszę powiedzieć, dlaczego ofens? Oprócz tego, że jak dzik w sosnę przywalił, no to ja... dlaczego to jest ofens? Dla mnie dobra pozycja była. Zawodnik obrony był wcześniej niż zawodnik ataku. Dać głośniej? No coś tutaj było mówione, coś. O. Z bazą. Oni teraz mówią. Potwierdzony, że jednak faul Arona Nesmitha tutaj. Posiadanie dla Washington Wizards. No to ja wysiadam. Nie wiem, o co chodzi. Będę musiał tutaj do sędziego Zamojskiego szybko zainterweniować. O, i jest interwencja. I od razu, ale piękna. Powiedz, że... No, załatwiłem. Brawo, powiem ci, że za każdym razem, jak to widzę w Canal Plus, to mówię interwencja. Przez... Ta interwencja będzie robić. Wytłumaczę. I teraz czekam na ten. O, patrz. To jest fajne ujęcie. Ja... Każdy jakby miał szóstka może wypaść przy takim... A ty, nie pamiętam, że powiedziałem. Mi już wypadła, ale nie pokażę. Dobra, to zanim, bo wrócimy do tej sytuacji, to ja najpierw opowiem o czymś, dlaczego taka decyzja powinna być podjęta. I to jest to poprawna decyzja, to co zostało podjęte. Zresztą oni obejrzeli nie bez powodu, więc wiedzą jak to oglądać. I to nie jest tak, że oni idą i na siłę utrzymują swoją decyzję. Bo tak naprawdę tą decyzję, czy tą sytuację mają z tak zwanego replay center z Nowego Jorku, gdzie tam im pokazują wszystko, co powinni zobaczyć. I oni muszą podjąć dobrą decyzję. I to jest dobra decyzja. A dlaczego? Bo tu nie mówimy o zasadzie blok szarża. Tylko mówimy o zawodniku, który jest w powietrzu, zawodniku ataku, który jest w powietrzu. I zawodnik ataku... Tutaj będzie podobna sytuacja z Euroligi. Bardzo podobna. Wprawdzie na środku boiska, ale jest bardzo podobna. Zawodnik zielony wyskakuje w powietrze. W momencie, kiedy on wyskakuje w powietrze, żółty nie może się przesuwać w jego kierunku, nie może mu zajmować miejsca, w którym mógłby wylądować. Tu ochrona strzelca na dobrze, to, ale tu w tej sytuacji się zgadzam. Mi się podobała ta decyzja sędziego. Tutaj mi się podobała. A czym ona się różni od tamtej? No
bo tamten mi się wydaje, że właśnie Nesmith był wcześniej. Tutaj było tak na styku, że on jakby podchodził, że nie miał możliwości wylądowania zawodnika. To ja rozumiem. Dlatego wrócimy do tamtej sytuacji, ale zasada jest taka, że zawodnik, który wyskoczył w powietrze, ma prawo opaść na miejsce, które jest wolne w momencie wyskoku. I każdy, kto w tym momencie, jak on jest w powietrzu, podejdzie pod niego. No bo tu bardziej widać, że tu rzeczywiście był fal obrony. Bo jest trochę wolniej, nie? No, tak, i że on wyskoczył. Wolniej, tak, bo on wyskoczył. Jest trochę wolniej. A to ja rozumiem. I tam też wyskoczył. I... Kolejna sytuacja. Będzie może trochę bardziej ewidentna, aczkolwiek obrońca zrobi dużo mniej. Znowu, zawodnik jest w powietrzu. I w momencie, kiedy on już jest w powietrzu, obrońcy nie można zrobić ruchu do przodu. No to ja jednego nie rozumiem. W polskiej lidze jest tak, że... To są te same przepisy. Dobrze, same ale chodzi tak. Niektórzy zawodnicy, Śnieg na przykład to lubi robić, nie? Że ja biegnę, podam do Kamila w wyskoku, piłki już nie mam i on się kładzie na ofens. I najczęściej ofens jest. To jest ten sam przepis, czy nie? On musi być w górze, czyli jakbym biegł, to nie jestem w górze. Nie, bieg to jest co innego. Właśnie dlatego, ale jeżeli mówimy o zawodniku, to też za chwilę pokażę taki przykład. Jeżeli mówimy o zawodniku, który biegnie, który jest na parkiecie, nawet się proszę, to obowiązują inne zasady. Obowiązują zasady tak zwane te block charge. Tutaj obowiązuje zasada o zawodniku w powietrzu. Bo chodzi o to, że ten zawodnik w powietrzu nie za bardzo może sterować sobą. Więc on musi mieć prawo, żeby spaść na miejsce, które było wolne w momencie wyskoku. A tak jak tutaj ten zawodnik obrony idzie do przodu, to nie ma szans, żeby on spadł. I jest fał w obronie. Mimo, że jest, jeżeli byśmy rozpatrywali blok szarże, jest kontakt w tors, zawodnik obrony był pierwszy. Zresztą to akurat sędzia się pomylił. To jest bardzo trudno do ocenienia. Tak jest. To jest bardzo trudne. Tak jak przed programem, byśmy rozmawiali o tym, jak powinien sędzia oceniać i co powinien oceniać przy ruszaniu zawodnika z piłką. Tak samo tutaj. To ujęcie jest właśnie to, na co powinien patrzeć sędzia. Wszyscy patrzą na tego gracza z piłką. Cała hala, okej, teraz nie ma kibiców, ale jak są kibice, to cała hala patrzy na gracza z piłką, czasami na pierwszego obrońcę. A sędzia musi szukać zagrożenia dla tego gracza w momencie, kiedy on minie tych, których właśnie próbuje minąć. I to jest ten gracz. I on musi wiedzieć od początku, on już zanim ten wyskoczy, musi wiedzieć, gdzie ten gracz jest i co dalej robi, jak ten leci. Więc sędzia patrzy na tego gracza. Jak dobrze patrzy na niego, że on idzie do przodu, to musi mu gwiznąć fał. I w tej sytuacji był, sędzia się pomylił, tak? Pomylił się, podjął złą decyzję. O, przepraszam. Prawdopodobnie nie patrzył dobrze, bo jak widzicie z tego ujęcia bardzo trudno to zobaczyć. Tak, nie? Tak. Bardzo trudna sytuacja. Ciekawe. Mógłby mu pomóc sędzia z drugiej strony, ale tak czy inaczej, jest to trudna sytuacja. Teraz zrozumiałem. I w tamtej sytuacji, jeżeli chodzi o Washington, to tak samo. On był w... Wrócimy, ona zaraz już jeszcze będę miał. Tu mamy kolejną sytuację, wręcz trochę brutalną. I tutaj się zgadza, tutaj widać. Jednak tutaj widać, że to jest dla mnie błąd obrońcy. Bo on jakby... Podchodzi, nie? Podchodzi, że spóźnił się, pół sekundy się spóźnił. O! I wciąż się rusza. Jeszcze dostaje. Przepraszam, ale wydaje mi się, że parę lat temu jeszcze się... Jak ja grałem, to było się czekało na to, żeby się tak ustawić. Ja się tak ustawiałem. Ale słuchajcie, no tak jak gracze i trenerzy są coraz lepsi, tak samo i sędziowie. Kiedyś... A to jest nowy przepis, czy tak nie, było przepis zawsze? Jest ten sam, ale okej, może tych zagrań jest więcej, bo kiedyś tego nie było, tej takiej pomocy pod koszem. Tak. Nie było półkola, więc ta pomoc nie wyglądała tak, że gość wychodził przed półkole, bo w tym przypadku, tak samo w tym przypadku z NBA, w tym poprzednim przypadku, za każdym razem jest, że zawodnik chce wyjść przed półkole. Tak? Bo w półkolu jest szybszy. Tak. No i ten ruch do przodu przed wyjściem, przed półkolem jest tym ruchem nielegalnym. A ja nie musiałem. Ja wystarczy, że stałem pod koszem i się położyłem. Po tym odcinku nikt nie będzie się chciał na ofensy ustawiać. Nie, to jest dobre, tylko chodzi o to, że trzeba żeby wiedzieć szybciej. Jeżeli on się ustawi szybciej, jeżeli ten zawodnik, który tutaj mamy, postawiłby się zanim on by wyskoczył, to super. Ale bardzo dobra decyzja sędziego. Ja już teraz rozumiem, bo... jeszcze nos złamał. Ale chodzi o to, że ja czasami na przykład się nie zgadzałem. Wiedziałem, że ten. A to? Nie było to planowane. Czy gdyby to był atak taki, że on go specjalnie uderza, no to byśmy musieli jeszcze dogwiznąć fał niesportowy, ale to jest przypadkowy kontakt, który. No, Jezus, to ciężka praca, naprawdę. Najbardziej ucierpiał ten, który zawinił, tak? Tak w życiu normalnie. To jeszcze go dokarać, to już byłoby nie w porządku. Jeszcze niech. Dobra. I
teraz mamy sytuację, to jest, specjalnie wyciąłem u góry, jest nawet napisane, o co chodzi. To jest sytuacja wycięta z tak zwanego video rulebooka na stronie NBA, gdzie można obejrzeć różne sytuacje i tam są wytłumaczone. I to jest sytuacja praktycznie identyczna z tą, którą żeśmy oglądali. Identyczna, faktycznie. No tak. I zobaczcie, jest dokładnie to, co przed chwilą rozmawialiśmy. Zawodnik próbuje wyskoczyć przed półkole, tak? Bo on jest mniej więcej, on jest teraz w półkolu i teraz widząc tego zawodnika, musi zająć pozycję przed półkolem. Tylko robi ten ruch w momencie, kiedy ten już jest w powietrzu. A ten zawodnik, który wyskoczył, ma prawo wylądować w miejscu, które było wolne. Ale to mi się świetnie. Jakbym ja tak tłumaczył koszykówkę, to naprawdę mi było łatwiej cokolwiek wygrać, nie? Bo ja to teraz zrozumiałem, bo różnica jest z wyskoku, nie? Jak gość wyskakuje, to teraz rozumiem, że to jest faktycznie. No ale to ciężko się ustawić na taki ofens, kurczę, wiesz, to ktoś musi być ślepy, żeby w ciebie wleciał. Nie, no musi dać być szybszy. Ja wiem, no, ale wiesz, być szybszy. No, to szybszy musi być. Ale przecież to półkole. Nie jest łatwo. A jeszcze koszykówka jest coraz szybsza, no i ten obrońca musi być też coraz szybszy, tak? Coś tu mi się spowolniło, ale to jest ze wszystkich ujęć. Ale fajnie to widać, naprawdę. A jeszcze Bidny się wystraszył, że ofens. No. Okej, okay. No i dlatego wracamy teraz jeszcze na chwilę do tej sytuacji, która dzik jak ten, jak... To jest to, co widzą sędziowie z Replay Center, bo to też można na stronie sobie wszystkie obejrzeć. I teraz jak patrzymy tylko na obrońcę... Tylko nadal uważam, że tamta sytuacja z Chicago, on stoi, a tam była w powietrzu. Nie, troszkę zadrobił w końcówce. Dlatego... Teraz zawodnik wychodzi, on już jest w powietrzu, a ten się wciąż rusza. Tutaj, o. On już jest w powietrzu. Zawodnik atakuje z powietrzu, a ten wciąż zajmuje dopiero pozycję. Jeszcze troszkę tak... I ten wylądował w miejscu, w którym go tego nie powinno być. A co by się stało, gdyby to był rzeczywiście... To ewidentnie. Nie ma tak, że jakby zagwizdali faul w ataku, to byłoby też okej. Okay. Nie, jakby zagrali fał w ataku, to drugi tener by wziął challenge, się zorientował. Pięknie wybrnął Jakub z tej sytuacji. I teraz pokażę dwie, trzy sytuacje podobne, ale właśnie, które są zupełnie według innych zasad. Pierwsza sytuacja, o której na początku wspomnieliśmy, wygląda podobnie, tylko tu mamy gracza, który nigdy nie wyskakuje w powietrze. Dostaje piłkę i wchodzi. Teraz ten gracz... Wystarczy, że zajmie przed nim bez kontaktu pozycję legalną, czyli będzie dwoma stopami twarzą do niego. Co robi dokładnie teraz? To jest I teraz, jeżeli ten wjechał w niego jeszcze w tors, na pewno jest to fał w ataku. To taka rada dla atakujących, trzeba jak najszybciej w górę wychodzić, żeby ofensów. No tak, tylko w tym miejscu, jak on wyszedł w górę, to musiałby sam odrzucać. Ja przed programem myślałem, że wychodzisz w górę i gość się zapie na ofens, jest ofens. A ja nie wiedziałem o tym. Bo pamiętasz, ale byś teraz kombinował tam. Nie, wiesz. To mielibyśmy mniej technicznych kiedyś. No, a wtedy kosztowały techniczne, czy nie? Nie, właśnie byłem mądry właśnie, że nie kosztował. Dopiero później po tych latach wprowadzono właśnie w kontraktach, że techniczne kosztują, nie? I liga też stwierdziła, że można jakoś zarobić na tych technicznych. Nie, powiedziałem, że nie oddam pieniędzy za darmo. Tak. I to wolałem oddać gdzieś indziej. Tak. Najlepsza zasada u mnie, jeżeli chodzi o pieniądze. Ja wolę wydać gdzieś indziej, nie? No dobrze. No i jeszcze mamy coś na tą sytuację? Tutaj wyraźny ofens. Tak. Kolega się jednak stwierdził, że siła plus ramię poszło. Dobra, i tu mamy sytuację, która jest zupełnie inną sytuacją i zupełnie inne zasady. O, i to lubię. To lubię właśnie ten ofens, to lubię. I to jest ofens, tak? Jeszcze raz muszę zobaczyć. A to nie jest ofens? A wiecie, dlaczego lubię ten ofens? Bo kiedyś złapałem kolegę z Włoch, tak. Biegł sobie zdziwiony, był na Mistrzostwach Europy. Jedyne, co mi koledzy przypominają. Biegnie kolega, a ja mu stanąłem na ofens, on we mnie wpadł, a sędzia ofens. Dla mnie lubię takie ofensy, ale coś czuję, że jest podchwytliwe pytanie, że nie jest ofens, ale jeszcze raz proszę. Dobra, a dlaczego to jest ofens w takim razie? Dla mnie trzeba mieć oczy. No. Zawodnik ataku powinien widzieć. Nie może coś. Dla mnie to jest część obrony. On chciał grać na alejupa. Dla mnie stanąć niskiemu zawodnikowi na ofens, to jest wysokiemu zawodnikowi, to jest właśnie o to chodzi trenerowi. Ale wiem, że chyba się pomyliłem. Nie, no wszystko jest okej. Okay. Takie jest założenie obrony, żeby stanąć i żeby go zablokować, żeby tam nie doszedł do kosza. Tak, żeby nie doszedł do kosza. Ale tutaj obowiązują trochę inne zasady, bo jest mały szczegół. Gdyby ten zawodnik do końca miał piłkę, gdyby miał piłkę w tym momencie, to wtedy na pewno jest to fał w ataku. Bo zajął legalną pozycję przed zawodnikiem z piłką, bez kontaktu, kontakt w tors, fał w ataku. Ale mamy mały szczegół, ten zawodnik nie ma piłki.
Jak kryjemy zawodnika bez piłki, no, musimy zastosować tak zwane elementy czasu i odległości i musimy mu dać czas na zmianę kierunku lub zatrzymanie się. Zwykle jest to jeden lub dwa kroki. Tego nie daje. Jejku, ile to... Sędzia musi o tym... Dobrze, to w kontrze, jak ja dostaję piłkę w kontrze, odwracam się i patrzę, oj kurde, jest obrońca, no to nie będzie ofens? No będzie, bo jest piłka. Widzisz? Ja. Ten moment złapania piłki już wszystko zmienia. Czyli do kontry trzeba biec jak po Brodzik Szastę. Czyli to, co ja na Mistrzostwach Europy zrobiłem, to było zła. Znaczy, to było blokowanie prawdopodobnie. Ja nie pamiętam tej sytuacji. Nie, on biegł, a ja mu się postawiłem po prostu. Wszystko jest tak, w którym momencie. Bo to nie jest tak, że nie wolno mu w ogóle stanąć wcześniej. Widział, a rozumiem. Nie, jakby on widział, to można bliżej stanąć. Jak on nie widzi, to też wciąż można stanąć, tylko trzeba mu dać więcej czasu na to, żeby... To tak jak to jest dokładnie sytuacja, z której wynikają legalne lub nielegalne zasłony. I tutaj sędzia jaką decyzję podjął? Dobrą. Dobrą decyzję podjął, tylko mamy jeszcze jedną rzecz, którą oni pójdą oglądać, bo w tym samym czasie jest rzut. Aha, co zaliczamy wtedy punkty? No i teraz właśnie oni to mają prawo obejrzeć na IRS-ie, no, czy zawodnik rozpoczął akcję rzutową, ponieważ to fał w obronie. Więc wystarczy, żeby ten zawodnik rozpoczął akcję rzutową w momencie, kiedy był fał, wtedy punkty możemy zaliczyć. I oni teraz się konsultują i potem poszli to sprawdzać na IRS. Gdyby był fał w ataku, to trzeba by było sprawdzić. I wszyscy się tak denerwują, nie? Ile to rzeczy trzeba patrzeć. Nie, ja to sam pomyślałem, że to jest łatwiej być... Koszykarzem być łatwiej. Łatwiej być, no. Idziesz spać, wiesz, tu... Proszę teraz nie krzyczeć, dlaczego jest was trzech. Nie będę. To nie moje pole, nie. To nie moje pole było. Nie krzyczę. Ja już przestaję krzyczeć. Edukacyjny to jest program, powinien napisać. Bardzo edukacyjny i myślę, że więcej takich programów. No, trenerzy powinni to obejrzeć. Bawiąc uczy. Ja cię kręcę, ale... To nie wiedział, ale bym się założył, że tu ofens dla mnie, ale teraz już wiem, że nie. Dobrze, rozumiem. Także z tego tematu mamy tyle. Dziękujemy ci bardzo. Powinni. Tak, zaliczyli punkty. Powinni zaliczyć. Taka była pierwsza decyzja, chyba taką otrzymali, tak. Nie pamiętam, co tam po IRS-ie, ale powinni zaliczyć, ponieważ zawodnik miał już piłkę w rękach, kiedy i szedł do kosza w momencie, kiedy tam był fał obrońcy. Gdyby był fał w ataku, no to wystarczyłoby sprawdzić, czy ta piłka opuściła rękę. Dobrze, ale mamy z tym na przykład często problem, że kiedy jest akcja na przykład rzutowa, nie? I z tym mam na przykład problem, wiadomo, to jestem w trzeciej lidze, nie? Ale że... We wszystkich ligach to same. Tak, jak wchodzę w dwutak, jestem faulowany w pierwszym kroku, no to jest akcja rzutowa dla mnie. Kroki w ogóle nie mają znaczenia. Ja cię kręcę. Ale tak było zawsze. Boję się zadać pytanie, bo to się dowiaduję, że żyję w niewiedzy. Bo, przepraszam, że powiem. Wiedziałeś, że na przykład linia końcowa z autu, znaczy po koszu, można nadepnąć na linię? Nie. Przy wyprowadzaniu. Czy po zdobytych, no, tak? Po straconych? Ale czekaj, bo już nie wiem teraz. Po straconych. Tak. I bierzesz wiem, piłkę. Że można biegać wzdłuż. Tak, ale możesz sobie nadepnąć na linię. No jak? A przy każdym wyprowadzaniu możesz nadepnąć na linię. No. Bo linia jest częścią autu. Był taki moment, że były boiska malowane w ogóle bez linii. Tak, panie Adanie, trzeba to wyciąć, bo... To dlaczego ja mecz w Kołobrzegu przegrałem z 8 lat temu? Urosz nadepnął na linię, wybijał piłkę i była... Ale może przez linię. Przez linię, rozumiesz? Bo na linii jak nadepniesz, a jak na przykład paluszkami jesteś na boisku... To my jesteśmy cieniasy, kurde. To nic nie wiemy. Ja uważam, że kiedyś ten rule proponował, żeby sędziowie przychodzili, nie wiem, czy tak jest w Ekstraklasie. Nie, tak było. Że sędziowie muszą... Ale nie, często super, my się kłócimy z niewiedzy. To jest nauka w dwie strony. To kiedyś wspominaliśmy o tym, że ja jako młody sędzia tam w drugiej lidze wtedy, czyli na dzisiejsze pierwszej lidze. A w ataku też? Czy tylko jak... Nie, bo ja już zgłupiałem teraz. Czy to linia boczna jest boczna? Nie, na polu po zdobytych punktach spod swojego kosza wybijasz. Wszędzie. Na polu obrony. Wszędzie. No, myślę, że linia jest w odróżnieniu od piłki nożnej, linia jest autem. A ja głupi mówię, jak ktoś butem nadepnie na wolnych, że to jest... A nie, no na wolnych to nie wolno. No to kurde, to ja muszę... Nie, bo linia przy rzutach tak, za rozumiem, trzy... No ale goście nadeptują, dobrze? Ważne, czego częścią jest linia, bo jeżeli linia jest częścią Tak mi sędzia wytłumaczył w trzeciej lidze. I to dowiedziałeś się po ilu latach?
dużo się nadaje, powiem ci szczerze. A był techniczny, uważa, żeby... Nie, ja nie dostałem żadnego technicznego, jeżeli chodzi o to. Dostałem techniczny specjalnie, bo powiedziałem, że nie wyjdę. Ej, z zespołem. Musimy przejechać od A do B. Pani sędzia patrzy, pan sędzia patrzy i co? A ja mówię, proszę robić, co pan uważa. Tak na mnie. Techniczne. Słuchaj, bardzo dobra decyzja. Ale to wy na nas musicie patrzeć, co za głupki, kurde. Coś tam pieprzą, oni znają takich przepisów. A ja się boję, coś... właśnie tak. Sędziowie później przychodzą. Nie, no mówmy się. Sędziowie ja też niektórzy nie wszystkie przepisy pamiętają. Też. Dobrze. To za dużo ich jest. Ostatnie, co mnie denerwuje. No, zawodnicy przechodzą, po rzucie wolnym przechodzą. Sędzia mówi, że to nie miało wpływu na mecz. Ale co? Po rzucie wolnym, piłka jeszcze nie dotyka obręczy. Ja znalazłem takie przykłady. A, przeszkadzają, tak? Nie. Rzucający według przepisów nie ma prawa przejść linii wolnego przed dotknięciem piłki obręczy. Rozmawialiśmy chyba kiedyś o tym, nie? Tak. Rozmawialiśmy tutaj o tym. Nie ma prawa dotknąć parkietu za linią. Tak. Ma prawo być w powietrzu. Tak. Niektórzy robią... Pamiętasz, rozmawialiśmy dotykają. Przy okazji... To jest taki głupi nawyk. To jest głupi nawyk. Ja to nazywam głupim nawykiem, bo w NBA to robią, nikt tego nie gwizdze. Pierwszy raz widziałem w Eurolidze. Nieprawda. W Eurolidze sędzia to zagwizdał. Tak mi się to podobało. W Eurolidze to gwizdzą tak. I w NBA też to gwizdzą. Bardzo rzadko. To ja tylko, że zawodnicy to lepiej ćwiczą, bo po prostu, jeżeli oni jeszcze nie dotkną, a piłka już dotknęła obręczy lub jest w koszu, to jest legalne. A w polskiej lidze niektórzy przechodzą. Ja się strasznie denerwuję. Dobrze. Co do tej sytuacji, to wszystko. Co do tej sytuacji. Się nauczyliśmy? Dzik sosne, ale jednak dzik winny. Dzik. Nie, nie dzik, sosna. A ja mam jeszcze pytanie, skoro już tu jesteś, to z treningu, bo była ostatnio dyskusja na treningu, była gierka i uwaga, graliśmy, drużyna atakująca. Ty byłeś gdzie? Nie, w obronie. Czy piłka zbijana z obręczy przez atakującego może być złapana przez tą samą drużynę na polu obrony? Dla kolegi pytam. Tak się mówi, nie? Rozumiesz? Ja nie rozumiem. Atakujący, graliśmy 5-5 gierkę. No. Walka była. Oni ją zbili tak mocno, że ona wróciła na pole obrony i ją złapali. Po rzucie, normalnie piłka odbiła do obręczy. No. I była akcja... Wiesz, błąd połowy czy coś tam, nie? Kto miał rację? Nie ma chyba. Jak to jest? Nie jest to błąd połowy, dlatego że w momencie rzutu, piłka opuszcza już rękę rzucającego, to się kończy posiadanie. Więc nikt nie jest w posiadaniu piłki. A, czyli ja jednak wywarłem presję na trenera i jednak dla nas piłka, gierko, kiedy wygraliśmy. Ale to nieładnie. Ale ja się wtedy tam już przekomarzałem bardziej, ale nikt nie wszedł w posiadanie. Była po prostu zbita piłka. Tak. Często się zdarza, że jest właśnie, czy często zdarza się, że jest zbicie z obręczy. Prywatę uprawiasz troszkę, ale okej, dobra. Nie, no bo Dawid pytał, Dawid Bręk bardzo chciał się dowiedzieć, bo on akurat był za tą słuszną decyzją, czyli dzisiaj się dowie, czyli pojutrze, że miał rację, gierka ale niestety, musi być powtórzona. Ale niestety tak, niestety mu się nie udało. No dobra, następny przepis. A za każdym razem jakby dotknął na przykład obręczy, to by były punkty? Jak? Dotknęła obręczy i została zbita? Nie, ale by zbił na przykład piłkę i dotknął obręczy, by były punkty? A to właśnie to jest ten temat. Drugi dobra, zaraz porozmawiamy o tym właśnie. Bo to jest bardzo ciekawy temat. Właśnie ja mam z tym naprawdę w NBA tak samo są problemy. Ostatnio była taka sytuacja, że gość dotknął właśnie deski. Ja uważałem, że to był właśnie przepis, że walnął deskę i sędzia zaliczył punkty. Ale to też nie jest takie jednoznaczne. I zobacz, my się tak wszystkiego tu dowiemy, tu lepsi wrócimy, będziemy. Przyjdzie mecz to samo, nie tak ludzie wrócą, tam gdzieś pogadają. Nie, ale powiem ci, życie polega na tym, żeby się codziennie być mądrzejszy niż poprzedniego dnia. Znaczy, ten przepis jest dość skomplikowany, to znaczy... On tak naprawdę w polskim języku się nazywa nielegalne dotykanie piłki i ingerencja w lot piłki. Specjalnie to napisałem, piękne. Dlatego że wszyscy wiedzą, że jak piłka leci opadająca do kosza, to nie wolno jej zbijać. I to wiem. Hubert Paweł, pierwsza liga, ale nie gadamy o polskiej lidze. Tak, przepraszam. To wiemy. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o zbijanie piłki, to wszyscy wiedzą to. A resztę, co, kiedy, jak, dlaczego, to już jest trudniejsze. Podam parę przykładów, które są może mniej lub bardziej oczywiste. Tutaj macie jeszcze Real Barcelona, jeszcze z Lampe w Barcelonie. Pierwsza rzecz, czyli jak jest rzut do kosza i piłka się odbija od obręczy i jest nie w koszu, bo w koszu jest wtedy piłka, kiedy jest jakąkolwiek częścią poniżej poziomu obręczy, wewnątrz obręczy, nawet centymetr, to w tą piłkę można zbijać, odbitą od obręczy. Czasami są takie trudniejsze sytuacje, jak na przykład ta,
że ona minimalnie dotyka tą obręcz, natychmiast jest zbita. Wszyscy oczywiście chcą punkty, znaczy wszyscy, drużyna ataku chce punkty, drużyna obrony tych punktów oczywiście nie chce. Jest prawidłowa decyzja sędziów, ponieważ piłka się odbije od obręczy i można ją wtedy zbijać. I nieważne, że ona leci do kosza, no, do góry. To legalne zbicie. Czyli jest. Legalne. I to też wszyscy w miarę wiedzą. Kurde, weź to oceń na żywo. Jeszcze jest, jak są kibice, nie? Wszyscy również wiedzą, że nie wolno robić tego, co za chwilę się okaże tutaj. Choć to jest dopiero trudna sytuacja. Co się stało? Mi się wydaje, że ten zawodnik... ten zawodnik od dołu chciał wybić piłkę. A mi się wydaje, że siatka... Dobra pozycja, jest bliżej no, siedzi. Tak? Ten Radek, siatka nie, a siatka też chyba była machnięta. Pozycja w sędziowaniu też jest bardzo ważna. Jest ważna. Poczekaj. Ale zobaczcie, jak się to szybko dzieje. Ten wybił, widzisz? 44. To dosyć. No pokaż mi to zwolnienie. Sędzia to gwiznął. Było oczywiście zaskoczenie, ale mamy w powtórce dokładnie to. Dobre oczy. To będzie widać. No dobra, a jakby nawet nie to, a siatkę dotknął, to co? Siatkę by dotknął? Dojdziemy do tego. Okej. Okay. Ale to też jest, tak, to jest na razie, jesteśmy, na razie rozmawiamy o dotykaniu piłki. Dotykanie siatki to jest to, co się nazywa właśnie tą ingerencją piłki. Dobra. Niektórzy już wiedzą, już nie wszyscy, że nie wolno robić tego. Nie wiem, czy poznajecie gracza? Tak, poznajemy. Zigranowicz. Tak. Ajmo, brate. Co ty się tak denerwujesz, brate? A nie, do swojego kolegi ma pretensje. To tak właśnie tak on zagrał. To jest myślę, że zagrany, że on do tego chyba, żeby uniknąć. Nie ma niszta, nie ma bampa i musi... Co, nie zrobił bampa i fricza. Ja zawsze lubię zawodników, którzy blokują coś takiego. No ledwo doskakuje do obręczy. Ale na wideo teraz skoczyłem. Trenerze, wiesz. Znaczy problem tu jest taki, że ta piłka by pewnie nigdy nie wpadła do kosza. Dokładnie. A on... On ją zbija. Piłki, która się odbiła od tablicy... Jest powyżej obręczy i nieważne, gdzie ona leci, nie wolno zbijać. Jeżeli ma jakiekolwiek szanse wpaść do kosza, a jakiekolwiek szanse, to znaczy tak jak tutaj, leciała w obręcz, to nie wolno jej zbijać, bo są to automatycznie punkty. I tutaj z tego widać, że ta piłka prawdopodobnie by w ogóle nie wpadła do kosza, by się odbiła od zewnętrznej obręczy, ale to są. Ale to też w miarę coraz więcej osób wie. Kruczki w tej sytuacji są takie, że piłka się nie musi odbić powyżej obręczy. Ona się może odbić na dolnej. Teraz jest ta tablica dość wąska, nie? Ale też dość krótka. Ale wystarczy, że ona się odbije poniżej poziomu obręczy, ale jest już powyżej obręczy, już się nie wolno dotykać. Nawet jak leci do góry. I to jest rzecz, którą... Może bloku nie dał Radek w sezonie, wiesz? A dźwignę się na konie. Aj mu Zigranowiczu, skoczy to za loptru. Idziemy dalej. Ledwo naprawdę z paluszkami. No, a tu mam sytuację kiedyś z finału. To pamiętam, puchar, to był puchar. Nie. Puchar króla, tak. Tak, to pamiętam ten mecz. No obręcz. Ja cię kresę, obręcz do tyłu, to dla mnie jest... No najpierw obręcz, potem... To można. Nie. Można tak, ale nie leciała do kosza. A jakby leciała do kosza? Znaczy tu jest parę rzeczy. Nie mogła z tego kąta. Gratuluję, że ktoś zobaczył, że ona dotknęła obręczy, natomiast, bo tego chyba sędziowie, z tego co pamiętam, na ERS-ie nie zobaczyli. Tak. Jak to? No, nie wiadomo, jakie mieli ujęcia. Tak, lata. Ale pierwsza rzecz, jaka jest ważna, tak jakby... piłka się odbija od tablicy i nigdy nie wychodzi powyżej poziomu obręczy, więc można ją zabrać. Bo to, że się odbiło od tablicy, to jest jedno, ale drugie musi być powyżej poziomu obręczy. Trzecie, co jest oczywiście zawsze dyskusyjne, to jest, że nie miała żadnych szans paść do kosza. Ale to już powiedzmy... Bo odchodziła od kosza, nie? Bo się odbiła od tej obręczy i szła od kosza. A poczekaj, rolowanie było jeszcze? Co pi? Rolowanie, to... kroki. Nie, ja bym się doczepił faula, ale dobrze, ale to już nie ten temat. Tak, Dobra. Czyli tam była legalna, on złapał piłkę, nie było problemu. Powinno być bez gwizdka, legalne. Nie pamiętam, jaką decyzja została podjęta, ale to nie o to chodzi. Chodzi o zasadę. Rozumiem. Odbija się od tablicy, ale nie ma szans żadnych wpaść do kosza. Ewidentnie nie ma szans, bo jeżeli jest nawet 20%, 5% szansy wpaść do kosza, to my musimy podjąć decyzję. My nie możemy gdybać, że ona może by się obróciła, tak odbiła i tak dalej. Musimy po prostu kierować się tym, czy w ogóle miała szansę wpaść do kosza. I teraz mamy kolejny przepis, ale może zrobię taki mały przerywnik. Graliście na Partizanie, na Pionierze? Tak. A tylko nie w takiej ilości kibiców.
To był rekord. To jest mecz, który właśnie sobie przygotowując się do tego programu znalazłem przypadkowo, znaczy przypadkowo, znalazłem na YouTubie, szukałem tylko jednej sytuacji. To jest mecz 11 lat temu, jak się okazuje, tak czas leci. Partizan Barcelona w trzeciej rundzie Top 16 do hali, w której wchodzi maksymalnie 5 tysięcy ludzi i to po remoncie teraz. Wtedy było ponad 10 tysięcy. I to faktycznie, tam ludzie siedzieli wszędzie, tam wilgotność była na maksa. I to jest mecz, który był z dogrywką. Wielka Barcelona w Belgradzie. Wujosewicz tam dostawał jakieś... Nie sędziowali, jeśli nie graliście tam, to ciężko w ogóle opisać tą atmosferę. Ten człowiek to był tam jak... On jak wchodził na halę, to on szedł takim kroczkiem... Jak Breżniew po Placu Czerwonym i wszyscy bili mu brawo i śpiewali na jego cześć. I tak samo wychodził z hali. Ta hala była jeszcze prawie tak samo pełna około półtorej godziny po meczu. I teraz wracając do... Sędziowałeś ten mecz. Tak, sędziowałem ten mecz i go ciężko zapomnieć, bo ja też go przez całą noc później oglądałem. A tam karabiny normalnie przed meczem, nie? Wojsko stoi, policja. To jest niesamowita hala. No tak, tam się nawet ochroniarz może zaatakować, a tak kiedyś miałem, że biegliśmy do tunelu, bo tam przez ten tłum ludzi, a w tunelu był ochroniarz i my już tacy, też przed tunelem, wyszedł po nas, tak, że już tacy bezpieczni, nie? Że ten ochroniarz po nas idzie, już nas będzie osłaniał. On nas zbampował raz, drugi i poszedł dalej. A pamiętam, jak Peną z Wezną graliśmy tam wtedy, jak za paniczkami nas rzucali, a co dopiero na takim meczu się musi dziać. W każdym razie, żeby skrócić, mecz się kończy w ten sposób, że jest końcówka dogrywki. Mamy 5 sekund. Barcelona gra w ostatnich sekundach na rzut na zwycięstwo. Wyskok i zbicie piłki. Po syrenie końcowej. No... Popatrzmy. Odbija się od tablicy, a czy od obręczy i zbicie piłki. No była, nie, ale syrena się skończyła. Pytamy? No, o syrenę, czy o to, czy była piłka troszeczkę już w koszu? Nie, ale dla mnie nie wolno dotykać piłki chyba po tym, po końcowej... Jeżeli jest faul lub syrena końcowa, to nie można już zbijać piłki odbitej od obręczy. Bo jeżeli ona leci jeszcze do obręczy, to można ją legalnie zbić, czyli jeżeli się wznosi. Natomiast jak się odbije od obręczy, to czy to po faulu, czy po syrenie końcowej, którejkolwiek kwarty, nie można jej zbijać. Ale to tak by było, bo według tego, co mówiłeś, ona była w koszu i tak. Nie, ona nie była w koszu. Ona wypada z kosza. No tak troszeczkę była, powiedzieć nawet centymetr jakby była. Nie, ona jest, zobacz, idzie w górę. Wcześniej. I teraz zostaje zbita przez zawodnika obrony. I teraz, to był pierwszy sezon w ogóle IRS-u w Eurolidze. Działało to słabo. Myśmy to oglądali, mimo że nie wolno nam było tego oglądać, bo to nie była sytuacja. Teraz wolno ją oglądać. Kiedyś nie wolno jej było oglądać. Myśmy ją oglądali, naciągając trochę przepis przez 10 czy 15 minut w tłumie tych kibiców, bo ten monitor stał wśród kibiców z trenerem Wujosowiczem, z trenerem Barcelony. Razem, tak? Tak, wszyscy to oglądali. I każdy to komentował. Problem był taki, że nam nie pokazywali powtórki, którą akurat pokazali od razu w telewizji. W telewizji natychmiast pokazali, a myśmy na nią czekali ujęcia? Bardzo długi z ujęcia, którego tutaj niestety nie ma, z rogu boiska. I tam na tym ujęciu było widać, że ta piłka leciała poza kosz, czyli ona nie miała szansy wpaść. Ona nie leciała do kosza, tylko leciała z, było widać z kosza. Jakby tak. Tak. A z tej było jakby... I dopiero po tej powtórce uznaliśmy, że nie należy zaliczać punktów i Partizan wygrał. A jakby leciała na przykład do góry, to byście musieli zaliczyć punkty. Tak, jakby leciała do góry nad koszem. Bratek, na początku było tak, wiesz, że... Jeden ze śmiesznych momentów było to, że ten trener Wujosewicz tam stał, który nie wzął po angielsku, nigdy nie mówił po angielsku. Tak. Ale to jest bardzo inteligentny człowiek i on... Myślę, że on zgrywał się, że nie mówi po angielsku. Ja właśnie jak tam jest dyskusja i w pewnym momencie Lamonika, który stoi obok mnie, rozmawia z trenerem Barcelony i mu tłumaczy, dlaczego prawdopodobnie nie będzie zaliczony ten kosz i mu mówi i nagle wuje sobie mówi, I agree with you. zagrywki. Tego warto posłuchać, kurczę. Ale fajna decyzja, ale zobacz, jak to ciężko widzisz, ale sędziowie mają. Te wszystkie już ja mówiłem tobie, że jakby im więcej rozmawiamy, bardziej rozumiem twoją pracę i kolegów po fachu, tak. Na przykład w tej dzisiejszej dyskusji to już w ogóle wam współczuję i podziwiam za to, jak funkcjonujecie. Że sami wybraliście ten zawód. Bo to jest też takie sadomaso, nie? Trochę, bo kurde, no bo każdy się może pomylić, potem takie... Nie każdy może być sędzią.
Dałbyś radę? Wiesz co, samemu jakby ktoś mi powiedział... Sam bym musiał... Nie, ale chodzi o to, z własnej woli nie zostałbym sędzią. No. Ale też bym nie został zawodnikiem, bo zawodnikiem zostałem do tego, że grałem, nie? I tak się szło, ale... No to zwykle przypadek decyduje, nie? No, myślę, że nikt rodząc się nie chce być sędzią akurat, nie? Zawsze chcesz być zawodnikiem, grać, a potem gdzieś tam jakiś przypadek... Każdy ma swoją historię. Tylko zawodnicy wygrywają, nie? Jeden przegra, drugi wie, a kiedy sędzia się cieszy? Kiedy, no to kiedy nikt nie mówi. Mieć brat. Aha, brat. Kiedy nikt nie mówi, tak? Kiedy nikt nie mówi. Jak jest cisza po meczu, to... Ty jesteście zadowoleni wtedy. To wtedy znaczy, że jest super, nie? No bo jak masz mecz, gdzie potem ci kibice jadą w ten, no to wiadomo, że to jest ten dyskomfort, nie? Czy kibice, czy trenerzy, czy wie, że popełniłeś błąd i ten błąd zaważył w wyniku meczu, no to wiadomo, że wszyscy o tym mówią i to jest ten moment, którym to my euforia czujesz, po meczu, a tutaj cicho jest tak. I się, ach, ale fajnie. Ale nie, ale mi się wydaje, że ostatnie lata to idzie do przodu. To sobie naprawdę coraz mniej jest. Tylko nadal nie rozumiem tego przepisu o wieku. Nadal nie rozumiem. Nie obronisz się na pewno. Dlaczego w polskiej lidze... Mi nie wypada o tym mówić. Także wiem, bo mi się podoba, że doświadczony sędziowa... Dlaczego? Ile? 50 lat jest? W polskiej lidze? Według polskiej... Ja nie rozumiem. Ja znam 55-latków, którzy lepiej wyglądają niż goście, którzy mają 30 lat. Dlatego to jest dyskryminacja. Dla mnie to jest Kuba, dyskryminacja. To już niedługo ten, kurczę, to nie fajnie. Ale przejdźmy może do klipów. Mogę jakiś postulat powiedzieć? Że jak znasz sprawnościowo, przecież to jest dyskryminacja. Jak dobrze wyglądasz, jak naprawdę lepiej wyglądasz niż niektórzy trenerzy w polskiej lidze, to dlaczego na przykład... Ma nie. A dlaczego w drugiej kwarcie musiał grać gościu, który był starszy ode mnie trzy miesiące albo trzy tygodnie? Tylko dobrze, to też jest dyskryminacja. Ja musiałem siedzieć... A nie, jakość sędziowania idzie, bo przychodzą młodsi, a ja bym chciał, żeby 60 lat, jak kolega ma 60, będzie, widzę, że jak będzie miał 60, to też będzie dobrze wyglądał. No. To dlaczego on nie może sędziować? Testy powinny być, tak jak z kierowcami, nie? Dobra, jest to Stefy Hanasa postulat do związku. Prosimy wydłużyć, testy wprowadźmy. Nie, testy. Ja chcę mieć kontakt z tym, jak się przyzwyczaję do sędziego 30 lat. Co tydzień. Nie, co tydzień. Jak na koronawirus. Dobrze. Wróćmy do tego, co na boisku, to najważniejsze. Poczekaj, o czym teraz? Co nowego? A nie, dalej to. Dobra. Ojej, to jest ta sytuacja, w której jest faul. Po gwizdku zbił. Jest V, tak? Gwizdek na V, piłka leci, odbija się od obręczy, już nie wolno jej zbić. Ale widać, że z izraelskiego teamu od razu wie. Zaliczy. Także to są rzeczy, których zawodnicy nie powinni zapominać, że jak słyszą gwizdek na V czy syrenę, to już... Przepraszam, można to cofnąć? Chodzi o to... Ta ręka. Nie, o faulu to nie rozmawiamy. Ja. To na inny odcinek. To, co nie męczy ta ręka, bo kontaktu szukał bardziej. Okay, to jest bardzo ciekawa sytuacja, właśnie dokładnie w tym temacie. Kala, to jest kolega z X-Demona. Mamy wjazd na kosz w ostatnich tam sekundach kwarty. Piłka się odbija od tablicy, odbija się od obręczy, jest nad koszem. Dotyka ją zawodnik ataku, jest syrena i wpada do kosza. Co robimy? Kosz chyba, nie? Nie, ale według tych przepisów nie będzie kosza. Ja już głupiałem. Jeszcze raz. Puść mnie to. Zaraz będzie powtórka. Nie będzie kosza, bo nie ma prawa dotykać piłki. Zawodnik ale ataku. Ale on dotyka ją zanim jest syrena. Syrena, no poczekaj. Tu jest odbicie od obręczy, dotknięcie piłki i teraz jest syrena. Ale opadająca była, tak? Nie, ale odbite obręczy można dotykać. To jest bardzo trudna sytuacja, bo to jest sytuacja z tak zwanego wideotestu dla sędziów również i wiele osób się po prostu z taką decyzją, jak powinna być według przepisów, nie zgadzało. Zresztą na hali nikt w ogóle nie wpadł na pomysł, żeby była inna decyzja niż była, bo tutaj zostały zaliczone punkty. Kosz. Ale nie powinien być zaliczony kosz. Czemu? Dlatego, że tak. Jest rzut do kosza. Okej, to jest wszystko legalne, odbija się od obręczy, można ją zbijać, ale już skończył się rzut. Więc to dotknięcie powoduje, że piłka jest zbita legalnie, ale już nie jest rzutem. Jest syrena końcowa w tym momencie, tak można zobaczyć, że tam się zapala lampka i koniec meczu już jest w tym momencie. Ja. Gdyby ta piłka była po rzucie. Gdyby ta piłka była po rzucie, to byśmy musieli ją zaliczyć. Ale ponieważ ona już nie jest po rzucie,
a nie wpadła przed końcem meczu, to jest koniec. Czyli nie dotykać w ogóle. Czyli tak samo jak pan Wiesiu, Zech mówił, wiesz co, lepiej nie gwiznąć. trudna sytuacja, aczkolwiek no... Ja mało kto by się z prawidłową decyzją zgodził na hali. Myślę, że by była tam afera na kilka minut. Zresztą sędziowie nawet się nie zgodzili, bo podjęli decyzję o zaliczeniu kosza i poszli wszyscy do szatni, bo to był koniec drugiej kwarty. No ale trzeba wiedzieć, że jest taki przepis. Ale fajne, jakie testy są fajne, nie? Kurde, jaki odcinek ciekawy. No i jeszcze rzuty wolne. O. Ale tu akurat nie będzie o rzutach wolnych, tylko o tym, co mówiłem w którymś momencie. I z tym się kibice nie zgadzają bardzo często, że piłka już jest jakby tutaj akurat, ona jest trochę w koszu. Jest w koszu. I w koszu nie wolno dotykać piłki. Tak. Zawodnikowi obrony. To jest jedyna różnica między tym, co można robić zawodnikowi obrony, a zawodnikowi ataku. To jak piłka jest w koszu, może dotknąć zawodnik ataku, a nie może dotknąć zawodnik obrony. I tej piłki nie wolno dotknąć zawodnikowi obrony. To, co on robi, i bardzo często zawodnicy, ona czasami jest, tak. To jest w miarę ewidentne, tak. A czasami jest tyle. Tak. Oni ją tak, jak Rudy w poprzedniej sytuacji próbował zrobić, tylko że ona była powyżej, oni ją tak zbija z boku, żeby ona się odbiła od obręczy i wypadła. I on dokładnie to zrobił. Uderzył ją w bok, żeby ona się odbiła od obręczy i wypadła. Ale to jest nielegalne, ponieważ ona już jest w koszu. I to powinny być punkty. Jeden punkt. Jest nielegalne dotknięcie. Jeżeli jest nielegalne podotknięcie, to nie zmienia statusu rzutu. Status rzutu w tym momencie jest za jeden. To czemu czasami zaliczają za dwa, nie? Były takie sytuacje? Nie, jakby dotknął obręczy. Jakby dotknął legalnie. To znaczy, jakby dotknął legalnie i wtedy piłka zmienia status na za dwa spada, to wtedy jest też. Za dwa. Czyli a tu jest dotknięcie nielegalne i w momencie dotknięcia ona ma wszystko status rzutu za jeden. Bo to mi się podoba, bo często właśnie widać, że piłka jest ten i sędzia na przykład moim zdaniem powinien zaliczyć, ale nie wiedziałem, bo ja myślałem, że dwa powinien zaliczyć, a jeden powinien zaliczyć. To już wiemy dlaczego, to też ciekawe. To ale gdyby ciekawe. To było oczywiście, że najpierw ktoś by dotknął, w tym momencie ktoś by dotknął tą piłkę, tak? Po obiciu do obręczy, a potem ona byłaby w ten i znowu by zbił obręczę tak z kosza, to wtedy byśmy oczywiście zaliczyli. I to powinny być punkty. Jeden punkt powinien być. Jeden punkt. Tak, jeden punkt. I teraz ta druga część, o której mało kto pamięta, to jest ta ingerencja w lot piłki. Ingerencja w lot piłki to są wszystkie te rzeczy, które powodują, że piłka nie wpada do kosza lub wpada do kosza, ale nie jest związana z dotykaniem piłki. Czyli najprostszy przykład, który się rzadko zdarza, ale jednak się zdarza. Tutaj zaraz zobaczycie znajomego. Jeszcze Dacha dostał, tak? O, znajomy trener. Trener Matic. Tak, to jest w takim razie wynika z tego, że to jest w Iranie. Tak. Zawodnik używa obręczy do tego, żeby włożyć piłkę do kosza. No więc jest to ingerencja w lot piłki, czyli używa kosza do tego. A jakby to sobie złapał i upadł i sobie dobił z ziemi już? Rozumiesz? Nie wsadził, wisi sobie, złapał ją, spadł i sobie dobił. To wciąż, jest trzymając się, żeby złapać, to też jest używanie... Zbiereczki też. Jest to błąd po prostu, więc na pewno nie byłoby ani punktów, ani nic takiego. Myślałem, że można... Wiesz, że ja tak... To był mój jedyny wsad w życiu, takie coś zrobiłem. Dobra. To jest kolejny przykład. Nie wiem, czy pamiętasz w takim jednym odcinku, że ktoś też mieli taki przykład z Baskonii, gdzie zawodnik wsadził piłkę, uchylił obręcz i potem ją do... I ona wpadła. Tutaj... Też złapanie za obręcz, która może ułatwić piłce wejście do kosza. A to nie fair, to raczej przeszkadza w tej praktyce. Tutaj jest niezaliczone punkty powinny być. Powinny być niezaliczone, ponieważ zawodnik ugiął obręcz, co może mieć wpływ na to, że piłka wpadnie do kosza lub nie. Bo jakby po wsadzie, rozumiem, a jakby po wsadzie złapał obręcz, no tak, był, to jest, rozumiem. Jakby piłka była w koszu, tak, no to jest inna sytuacja. A tu mamy piłkę, która nie jest w koszu, on ją uchyla. Co tak, by było, gdyby ona nie była uchylona? Może by się inaczej odbiła? Może by nie wpadła? Nie wiem. Tylko, wiemy, że czego. To jest takie, no... Nie, że czepialstwo? No. No tak, ale... Ale przepisy są. To jest sytuacja może taka, że widać, że ona tak i tak by wpadła, ale mamy sytuację 50-50. Nie chcemy, żeby zawodnicy... To nie my ustalamy przepisy. Federacja, czy Euroliga, czy FIBA nie chcą, żeby zawodnicy używali obręczy do tego, żebyśmy potem mieli problem. My mamy ocenić, czy ona miała, czy nie miała. Miała jakiekolwiek szanse, gość uchyla. Jest to dodatkowa możliwość korzyści. To mam z NBA, żeby nie było, że w NBA jest inaczej, w tym przypadku akurat. Piłka leci do kosza i ktoś wali w obręcz.
powoduje jej drgania. Teraz jak ta piłka by się zachowała, gdyby ta obręcz nie drgała, nie wiemy. Wygląda tak, jakby nie miała żadnych szans paść do kosza, ale jednak jakaś minimalna szansa jest. Uderzenie w obręcz, nie wolno tego robić, zaliczamy. To samo jakby pociągnął za siatkę, jakby powodował drgania siatką. To... Dobrze, ale raz mi chyba sędzia powiedział, że to nie miało wpływu, że drgania na przykład, bo ja myślałem, że każde uderzenie w deskę i piłka nawet idzie... To właśnie zaraz do tego dojdziemy. Będzie jeden co najmniej fajny przykład z tego. Tu mamy jeszcze na chwilę, jeżeli chodzi o obręcz, mamy sytuację, która ewidentnie nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o lot piłki, tak? Zawodnik wyskoczył i się przytrzymał. Ta sytuacja może być bez gwizdka, ponieważ piłka leciała kompletnie poza kosz, to będzie widać na obręczce, na powtórce. To powieszenie się nie ma znaczenia, więc tutaj nie powinno być gwizdka. Rozumiem. Ale zauważcie, że gwizdże to sędzia, i nie robi to, jest to jeden z bardziej doświadczonych sędziów, to nie chodzi o to, że on, nie wiem, zdenerwował się, że to jest emocjonalne. Prawdopodobnie z jego pozycji nie było to tak klarowne. Więc na wszelki wypadek gwizdnął. Bo gdyby się potem okazało w powtórce, że ona miała szansę uderzyć w obręcz czy coś, no to, to wtedy my jesteśmy. Pan Wiesiu zawsze ma lepiej nie gwizdnąć, niż gwizdnąć. A to nie. To nie zawsze. Ale to racja, to jest stara prawda. I tu jest sytuacja, która jest właśnie to, co tutaj Radek wspomniał. Uderzanie w tablicę będzie. Jeżeli uderzenie w tablicę powoduje wibrację, i według sędziego miało to wpływ na to, czy piłka wpadła, czy nie wpadła do kosza, musimy to odgwizdać. A tu mamy przykład na to, jak zawodnik uderza w tablicę, ale obręcz ani drgnie. No właśnie do tego chciałem zmierzać. Ani drgnie. No i tutaj trener się modli. Dlaczego? No. Co się stało? Jest to rzadka sytuacja, bo zwykle te uderzenia takie mocne w tablicę powodują ruch kosza. Tutaj ani drgnie ten kosz, więc nie ma to znaczenia. Aczkolwiek, i nie powinno być gwizdka, aczkolwiek namawiając zawodników, co to uderzenie da? No nie, ja uważam, że albo się minął z piłką, bo ja zawsze uważałem, że jak każdy kontakt z deską, bo to jest nielegalne, że powinny być punkty. Ja uważam, że to powinny być punkty. Z tym drganiem się nie zgodziłem, bo sędzia tak mi wytłumaczył. Oddechnąłem, ale zgodziłem się z jego. On powiedział, że nie drgnęło. Ja prawidłowo, ale ja myślałem, że w przepisach jest jednoznacznie. Dotknięcie w trakcie rzutu zawodnika obrony deski są dwa punkty. Czyli tak nie jest. No nie jest tak. Jest napisane, że po pierwsze jest to w ocenie sędziego. Aha. I czy miało to wpływ na kosz. Czy on tu się minął z piłką? Z którą piłką się minął? Jest to odruch, który robią zawodnicy uderzając w tablicę. Nie wiem, czy to jest psychologiczne zagranie tak dla atakujących. Tak. Przecież on tu nie idzie. Kto dotknął, to więcej dziewczyn miał podobno. No. Więc, ja wiem, że dobrze, że szybko żonę znalazłem. Rada rada dla... W ogóle tam był fał wcześniej, jakby co? Przed tą dechą. Możemy zobaczyć jeszcze? Był fał czy nie? Patrz. 22 fauluje. Gdzie? No w nadgarstek go trafił. No jak nie faul? Radku, poprawię, patrz. Chbrz, no faul jakby. A nie, ale to jest bardzo ciężko. Z tej perspektywy sędziemu to piłkarz była powiedziała, nie, no mógł być faul. Mógł być faul, ale to jest już piłka leci gdzieś tam w górze. To już jest kwestia, co było widać. Ale wideo wszystko pokazuje, nie? Niestety to, tak. To jest twój tekst na meeting. Lub prawie wszystko i my się zawsze modlimy, żeby pokazało. Nie? Jak wiemy, że dobrą decyzję podjęliśmy, mamy czasami pecha, że nie pokaże tego i wszyscy widzą to, co się wydaje, że widzą. No i na koniec zagadka dla następnych, tak? To mam taką krótką. Już się lubię. Tylko proszę nie rozwiązywać. Tak, nie będę. A ja jeszcze zanim zaczniemy, bo jest taki punkt programu. Mamy listę koszykarską, taką muzyczną, playlistę, Muza na basket. Czego słuchasz przed meczem? Jakiej piosenki? Ostatnio, co na tapecie jest? To nie, to ja akurat jestem taką osobą, która lubi ciszę. To mamy chyba to samo. O, to kurde, trafiłem gości i to nic nie pomożecie. Nic? Nie. Są sędziowie, którzy też słuchają muzyki w szatni, niektórzy na słuchawkach, niektórzy odtwarzają sobie głośno, ale ja akurat lubię ciszę.
Także no ja nie, się no nie mów mi, że nic jest słuchaj, na bank jakiś. Nie, jak jestem trenerem. Dead metal. Nie, jako trener to nie słucham nic, niczego. A trener uwagi na przykład słuchał. Wiem. Wiesz, muzyki poważnej. Tak, tak, a ja nie słucham niczego. No to jak miałbym czegoś słuchać, to chyba bym też poszedł poważnie, bo ja lubię się wyciszyć. To dobra, to kogo na przykład? Dawaj, bo musimy coś dodać do tego, do playlisty. To ci wyślę potem SMS-em, pomyślę, co ten nie, ponieważ nie słucham, to cię nie będę teraz wymyślał. Ja wiem, co ty słuchasz. No. Ja już przez pana Adama przestałem trochę, tylko te stare z lat 90. To, co męczył, to jak wchodziłem do szatni, to co męczył, to naprawdę tak mnie uszyło. Nie chcę nawet mówić tego, co... Ale na weselu ci nie przeszkadzało. Nie, nie, na weselu nie przeszkadza, naprawdę. Na weselu nie przeszkadza. O, zagadka, ujdzie. Dobra. Zagadka składa się z dwóch sytuacji, które są takie same. Opowiem, o co chodzi. Jest odgwizdany faul w tym wypadku szarego gracza chyba z numerem 4, czyli obrońcy. Piłka wpada do kosza. I jaka decyzja? Nie mówimy. Możemy mówić? Nie mówimy. Nie, dobra. Poczekamy ten. I będzie jeszcze drugi taki, żeby to nie było, że to jest jedna jakaś przypadkowa sytuacja. Takie rzeczy się zdarzają. Można też dodać, co sędziowie poszli oglądać, jeżeli ktoś się orientuje, bo coś będą oglądać. W którym momencie był rzut? Kiedy był faul? Czy punkty zaliczone, czy faul w ataku, tak? W europejskiej koszykówce nie możemy oglądać, czy był faul, czy nie, więc żadna sytuacja związana... Możemy oglądać tylko, czy faul niesportowy, czy zwykły, ale jeżeli chodzi o faul, to nie. Tu jest faul obrońcy odgwizdany i tego, to się nie zmieni. Także to na pewno nie o to chodzi. Tego. Pytanie jest, co zrobić z koszem, jaka decyzja. I druga, bardzo podobna. Również jest faul obrońcy 43 i piłka wpada do kosza. I znowu mamy sędziów, którzy się spotykają, idą coś oglądać. No więc co oglądali i jaka powinna być decyzja i dlaczego? Ja na pewno źle powiem, ale to nie, nie będę mówił. Pierwsza. Nie możesz pierwsza. A możemy się spotkać za tydzień? Czy jakiś meczyk masz? Za tydzień możemy się spotkać, zależy w jaki dzień. Poniedziałek, wtorek albo środa. Poniedziałek, wtorek na ten moment tak. Super. O, to byśmy sobie rozwiązali. To będzie ciekawy drugi odcinek. Aż mi się chce więcej. Skończmy, bo ja muszę już odpowiedzieć na to pytanie. Musimy skończyć. No dobra, czyli tak, pierwsza sytuacja, ogólnie pierwszy i drugi, czy zaliczamy kosze, odpowiedź czy nie, jest tak? Ta sama w obu sytuacjach. Dobra. Więc... Ja wiem, że się nie zgadzam z decyzją sędziego. Jakąś nagrodę radził? Może też na żeberka zaprosisz tego, co dobrze odpowie. A może coś wyrzeźbię z jakichś koszulek, coś zobaczy. Masz coś? No zobaczę, czy coś tak nie mam. Super. To może coś trochę cię na minę wcisnąłem. Nie, dlatego, że to jest fajny temat. Mi się podoba, a trzeba docenić pracę sędziów. A zmieniłem to się. To prawda, ja też dzisiaj też zmieniłem. Ja już się dawno zmieniłem, ale dzisiaj to już w ogóle mi to wyjaśniło. Też wiele rzeczy. Im starszy człowiek, tym tak chyba pokornieje, nie? Dziękujemy bardzo, Kuba, że przyszedłeś. Widzimy się za tydzień. Trochę cię na siłę zaprosiłem, ale będzie mi bardzo miło. Myślę, że Radziu zostaniesz z nami, wrócisz do tego czasu. Oczywiście, ja z przyjemnością. Żeberka będą do jedzenia, także sobie zjemy właśnie tutaj, mam dla ciebie. Nie bądź taki pewny, że wygrasz. Od Fix Catering Fit Bigos z kurczakiem, proszę. O. Radziu, nie wygrał, to dla ciebie, zjesz sobie w domku. A kto wygrał ostatni zakład? Ja wygrałem, bo obstawiłem... Nie chcę wiedzieć. Ostrów wygra, ale to już po frytach jest, tak. Ostrów wygra. Wygrał z Toruniem. Ja myślałem, że Toruń wygra. Teraz obstawiłem, że mecz się nie odbędzie. I Legia ze Śląskiem było. Ja na Legię dałem. Dziękuję jeszcze raz bardzo i zapraszamy za tydzień na rozwiązanie zagadki i na pyszne jedzonko od Fix Catering Dietetyczny.
carry me. All my soul stayed away. Stay out of my reach. As long as you please, there's no point after the chase is done.